Witajcie, Ancemona, jestem Mati, to nie jest clickbait i przejdźmy do tematu. Też swoją historię. Może komuś w podobnej sytuacji pomoże. Ale prosiłabym cię o anonimowość, bo naprawdę bardzo mało osób wie o tej historii. Na kanale Twoja Historia publikowane są historie dziewczyn, które chcą podzielić się swoimi traumatycznymi przeżyciami. Najpewniej dlatego, żeby samemu sobie w jakiś sposób pomóc, a poza tym dzieląc się takimi właśnie przeżyciami, mimo że jesteśmy różni, to jednak czasem przechodzimy przez podobne tragedie, nie? Taki opis kanału chyba wystarczy, żeby zauważyć, że nie będzie to raczej coś lekkiego, że powinniśmy zaprzestać śmieszkowania, ponieważ sytuacja, a raczej przedstawione sytuacje, będą dosyć poważne. I raczej powinniśmy zachować choć odrobinę odwagi, jeśli chcemy cokolwiek powiedzieć po wysłuchaniu danej historii. W przeciwnym wypadku, jeśli nie potrafimy tej powagi zachować, po prostu powinniśmy się nie odzywać. Byłam 2 lata w związku z chłopakiem w moim wieku. On jakoś po roku zaczął bardzo często mówić o tym, że chce seksu oralnego. Zupełnie nie obchodziło go to, że ja nie byłam na to gotowa. W końcu udało mu się wbić mi do głowy, że to jest mój obowiązek, żeby on czuł się dobrze. Zdarzyło mi się robić mu loda z łzami w oczach. Tutaj jest dosyć dramatyczny moment i ja sobie przeczytam, bo zapisałem w kalendarzu na 2020 rok. Teraz mogę wam składać życzenia na imieniny akurat na stronie, na której ja zapisywałem, bo do tego użyłem tego kalendarza też po części. To jest 2 stycznia były imieniny Izidora, także Izidor Goldschnaps. I remember you. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle ten film powstał. Kompletnie nie rozumiem tego fragmentu, który teraz obejrzeliśmy, ale czytając opis kanału, wiedząc, że to są historie tych dziewczyn, które to mówią, albo historie dziewczyn, które po prostu nadsyłają te teksty, żeby ktoś inny to przeczytał, raczej powinniśmy się trochę wstrzymać, szczególnie, że to, co powiedziała ta dziewczyna, raczej już na samym początku nie jest optymistyczne, a tytuł filmu również nie zachęca do śmieszkowania. Ja serio rozumiem poczucie humoru i luźne podchodzenie do jakichś cięższych tematów, ale w momencie, gdy stawiamy jakieś śmieszne obrazki, żeby dośmiesznić swój materiał, w momencie, gdy mówimy o gwałcie, to już nie jest niesmaczne, to jest po prostu obrzydliwe. Starcie popędów niski, wysoki właśnie sobie zapisałem. Tutaj mamy coś, co jest problemem opisanym z perspektywy jednej osoby. No wiadomo, bo to jest taka spowiedź trochę to jest takie opowiedzenie o problemie, że to jest coś, co mi się przydarzyło, rozpatrzmy to, żeby to się nie powtarzało. To nie jest tak, że tutaj jest w tym wypadku wina po jednej stronie i że ofiary są po jednej stronie. Jedna osoba chce seksu, druga osoba nie czuje się gotowa. Ta pierwsza zmusza tą drugą, ta pierwsza czuje zaspokojenie, ta druga natomiast obrzydzenie, strach i nie wie, co ze sobą zrobić. Jak w takim momencie można powiedzieć, że nie wiadomo po czyjej stronie leży wina? Skoro dziewczyna głośno i otwarcie powiedziała, że nie była gotowa i tego nie chciała, a koleś ją tylko wykorzystał. To jest dopiero 4 minuta filmu. Ja wczoraj oglądałem go bodajże 2 albo 3 razy i dopiero teraz, pisząc scenariusz, mogłem jakkolwiek poskładać swoje myśli, bo autentycznie mi brakowało słów. Bo to jest spotykane i po jednej, i po drugiej stronie barykady. To znaczy dla tych, którzy mają wysoki popęd, będzie smutne, czy też negatywnym doświadczeniem będzie odczuwanie tego, że inni mają niższy. Ci, których oni by pragnęli jako widzieć, czy odczuwać w swoim życiu jako takich, którzy też mają wysoki popęd. Smutne, frustrujące, okej, rozumiem, ale o wszystkim można rozmawiać. Ale w momencie, gdy zaczynamy być nachalni i tylko o tym chcemy rozmawiać i w końcu nakręcamy tą osobę, żeby tylko to zrobiła, to jest to zwykła manipulacja. I tutaj chciałem powiedzieć, wiecie, o jakimś takim prawdziwym samcu alfa, że on musi się, wiecie, wyżyć, bo inaczej, no nie wiem, nie wytrzyma dnia i zrobić to w śmieszny sposób, ale w tym filmie przynajmniej
ja nie chcę być obrzydliwy. Nawet niektórzy mają te życzenia, żeby właśnie doznawać bólu, tak jak mamy BDSM, my czasami na naszego kota mówimy. Półtora minuty, które pominąłem, to Karel mówiący dalej o wysokim i niskim popędzie seksualnym oraz śmieszne wstaweczki z filmu Hacker oraz jakaś tam śmieszna stara reklama, ale dalej kontynuujemy tą samą wypowiedź. Tylko Karel, dalej mówiący o gwałcie, który oczywiście jest z niczyjej winy, porównuje go w sumie do BDSM, czyli stosunku, który polega na tym, żeby zadawać komuś ból, który ma być oczywiście przyjemny i za zgodą obydwu osób, żeby żadna ze stron nie poczuła się skrzywdzona. Kiedyś mówiliśmy ptasznik BDSM, był taki dowcip. Już nie pamiętam, to chyba była taka faza, że on robił takie rzeczy, które mi się zupełnie nie podobały i chyba sam to wyszło. Kiedyś wsadził pazur do kaloryfera i jakoś się wtedy rozdarł, aż mnie dreszcze przeszły. Pomarusz wydoroślał, jest bardzo miły, pupil, cały czas tylko na kolanach siedzieć, kochany. Aż dziwne, że tu nie drapie w te drzwi, bo jak on słyszy tylko mój głos, to zaraz chce się drapać w to miejsce, gdzie jestem. Ja nie mogę nagrywać, on mi przeszkadza, ja mu nie przeszkadzam, jak on nagrywa. Dobra, lecimy dalej. Tak a propos wyczucia dobrego smaku. Potem było tylko gorzej. Parę razy zgwałcił mnie na moim własnym łóżku, wiedząc, że ja tego nie chciałam, podczas gdy mój ojciec był za ścianą. Gdybym krzyknęła, on by przyszedł, ale za bardzo się bałam. Tutaj muszę zatrzymać, bo to już za dużo się wydarzyło i ja nawet nie wiem, jak to do końca zinterpretować. I cholera, to jest naprawdę problem, bo jeśli ktoś mówi nam ciężką historię, acz w bardzo prosty sposób i my dalej nie rozumiemy, bądź nie chcemy zrozumieć, to tu serio coś nie gra. Ona była z nim w związku, więc się na to zgadzała i to kontynuowała. On jakoś wmówił, że ona musi mu te relacje seksualne odwzajemniać i do nich dochodziło. I jeszcze jest dorzucony ten dramatyzujący aspekt tego, że to było, że ze ścianą był ojciec. Nie wiem, jak on w tej sytuacji ten aspekt się odgrywa, może chodzi o to, że w rodzinie ten seks jest tak demonizowany, że gdyby on się dowiedział, to że ona mogłaby mieć jakieś kłopoty, ale nie wiem, tego aspektu do końca nie rozumiem. A może chodzi po prostu o to, że dziewczyna jest w tym wszystkim kompletnie zagubiona, jest bezradna, bezbronna i nie wie, co ze sobą zrobić. Boi się tego wszystkiego, oczywiście mogłaby krzyknąć, ale w tym wszystkim nie myśli racjonalnie, bo ostatnią rzeczą, jaką robisz podczas gdy ktoś robi ci krzywdę, jest myślenie racjonalne. Szczególnie, że we fragmencie, który pominąłeś, ona sama przyznaje, że była niegotowa i on sam jakby wkręcił jej do głowy, że powinna robić to, co on jej każe. W końcu udało mu się wbić mi do głowy, że to jest mój obowiązek. Żeby on czuł się dobrze. Zdarzyło mi się robić mu loda z łzami w oczach. Potem było tylko gorzej. Uwierzyła mu. Nie chciała tego robić, ale uwierzyła mu, że tak właśnie powinien wyglądać związek i powinna mu za każdym razem dawać siebie, kiedy on tylko tego zechce. To jest szkodliwe dla tej osoby, która tak postępuje w ogóle w życiu. Pozostawanie w sytuacji, która jest dla niej jakoś niesprzyjająca, czy wręcz negatywna. Więc to na pewno to jest coś, co nie powinno się dziać. Nie można sobie robić takiej krzywdy. To nie musi być nawet aż tak złe, jak tutaj przedstawione. Nie wiem, skąd się bierze, chyba może z jakichś tam, nie wiem, bajek Disneya czy czegoś, ale ten taki pogląd, że wszystko, każda miłość musi mieć happy end, żyj długo i szczęśliwie, właśnie książę z bajki, księżniczka i wszystko jest takie kolorowe. No, świat taki nie jest. Karel, w tym odcinku obiecałem sobie, że wszelkie docinki w twoją stronę sobie po prostu odpuszczę i nie będę zadawał pytań tobie, tylko skupię się na głównym temacie, ponieważ raz, że jest o wiele bardziej ważny niż mówisz na swoim filmie, a dwa, jakiekolwiek wojenki na YouTubie są naprawdę mniej ważne niż omawiany temat. Jest coś takiego jak toksyczny związek. Dwoje ludzi jakby wiążą się ze sobą, mimo że nawzajem siebie codziennie krzywdzą. Oczywiście później sobie wybaczają, czasem się nie wiem, śmieją, czasem spędzają fajnie czas, ale ogólnie sprawiają, że są ze sobą nieszczęśliwi. I tak samo jest ze wszystkimi uzależnieniami. Palisz paczkę papierosów dziennie i mimo że wiesz, że to jest złe dla twojego zdrowia, to i tak nie potrafisz się jej oprzeć. Pijesz alkohol i wiesz, że po nim ci naprawdę odwala i nie potrafisz odłożyć tej butelki, to i tak dalej chlejesz. I tak samo ze związkami. Ktoś cię niszczy, ktoś cię unieszczęśliwia, a mimo wszystko nie odejdziesz od tej osoby. Można to również podciągnąć pod syndrom sztokholmski, gdzie występuje przemoc domowa, jakiś sąsiad dzwoni, ponieważ słyszy, że mąż bije kobietę,
Później przyjeżdżają funkcjonariusze i okazuje się, że w momencie, gdy wchodzą do mieszkania, to kobieta płacze, wygania tych policjantów i oczywiście broni swojego mężczyzny, który on tak naprawdę nie chciał. On jest dobrym chłopakiem, dobrą osobą i on nigdy złego jej nic nie zrobił. Trzeba po prostu mieć tego świadomość i nie dawać aż tak dużego przywiązania, chciałem powiedzieć jebania, ale właśnie przywiązania, nie dawać tak dużego przywiązania do tego, co jest, że ja mogę coś stracić, ale możesz też bardzo dużo doświadczyć. I właściwie no, z mojego życia to, co najwięcej wyciągnę, najgłębsze doświadczenie, to jest to, żeby żyć tutaj i doświadczać, a nie żeby dawać swojemu życiu przeciekać przez palce, że nie wyciągacie nic z tego, pomimo że poświęcacie w jakiś sposób siebie, żeby tutaj istnieć. No i w tym wypadku to jest dla mnie takie... No chciałbym to zmienić, żeby po prostu. No chciałbym to zmienić, żeby nie było tak, że ludzie sobie na złość robią. Że właśnie w tej po części jest też wina tej osoby, która daje sobie robić krzywdę. Fajnie, fajnie, fajnie. I wina leży po stronie osoby, która daje się krzywdzić. Po to właśnie powstają takie kanały i filmy i inne spoty reklamowe i wszystko, co dotyczy gwałtu, żeby osoby zgwałcone nie czuły się winne, ponieważ nie jest to ich wina. Wina leży tylko i wyłącznie po stronie sprawcy, nigdy po stronie ofiary. I teraz chciałem powiedzieć, nie wiem, jakiś przykład osoby, która jest, nad którą się znęcają w szkole, ale nie ma lepszego przykładu oprawcy i osoby, która jest ofiarą, niż w przypadku gwałtu. Nie można powiedzieć, że osoba, która została zgwałcona, jest w jakiś sposób winna. Gdy ofiara mówi nie, to znaczy nie. I jak w ogóle coś takiego można powiedzieć? I skąd do cholery bierze się w ogóle takie myślenie? Mamy takie fetysze, które dotyczą właśnie robienia krzywdy. I to jest krzywda tylko na pozór, dlatego że ta osoba tak naprawdę tego chce. BDSM, krzywda tylko na pozór. Gwałt, krzywda nie na pozór. Po co w ogóle wspominać o takim temacie w takim filmie? Karel przez te 20 minut brzmi, jakby jego kumpel coś takiego zrobił, ale on w sumie, wiecie, no, on chciał, no dla niego to była tylko zabawa, on krzywdy jej nie chciał zrobić, no to jej ogólnie wina, bo nie chciała mu dać. Wiecie co? To wszystko, co Karel mówi, mi przypomina. Jakieś 2 lata temu w małej wiosce przy Śląsku zgwałcili zbiorowo 18-latkę. Dlaczego mi to wszystko przypomina? Ponieważ mieszkańcy, tam 100 mieszkańców bodajże, mówili o tej całej sytuacji w następujący sposób. Mogę sobie tylko wyobrazić, co czują rodzice. Jedynego syna zamknęli. Ma teraz opinię gwałciciela, chociaż wcześniej przecież tylko dobrze o nim mówiono. W telewizji zostało powiedziane, że on, Grzegorz, jest czarnym charakterem. No tak nie było, że głupstwo zrobił to zrobił, ale nie można mówić, że człowiek ma 2 oblicza, jedno czarne, drugie białe. Bzdura. I takich tekstów jest od groma, ale nie chce mi się tego czytać, bo identyczne odczucia mam podczas słuchania Karela. Robi mi się po prostu niedobrze. Nikt nie skupił się na tym, że osoba została zgwałcona, tylko wszyscy skupili się na tym, że co powiedzą później ludzie, że on w sumie nie jest złym chłopakiem, bo oni się tylko chcieli zabawić i że im zabawa wymknęła się spod kontroli. Brzmi znajomo? Że ja się bałem powiedzieć głośniej nie czy coś, no musisz dawać sygnały w taki sposób, żeby druga osoba była tego pewna i trzeba po prostu walczyć o siebie, bo czasami jeśli nie wzmocni się tego sygnału, nie zmieni się jeszcze drastyczniej, jest się tak tłamszonym. Wiecie, no to jest ta rysa, tak jak tam to mówił Paweł DeLong, kurwa, dzisiaj mam jakieś nawiązanie. Ja pierdolę. Czy my musimy teraz przeczytać sobie definicję gwałtu, czy możemy sobie darować? Serio, dawno nie oglądałem filmu, który aż tak by mnie zniesmaczył. Jak w ogóle może to przejść przez gardło, że winna jest ofiara? Nie mam wpływu, bo taki jest mój kanał, po prostu to jest tak jak Jim Carrey zakładał maskę i od razu stało się tym zielonym ludzikiem i mam to samo. Jak tylko odpalam kamerę i zaczynam coś nagrywać tutaj na YouTubie, komentować, no nie mam na to wpływu, kochani, to możecie mnie zamknąć do choroszczy, ale taki już jestem. 2 minuty mówienia o tym, że powinno się mieć wyższe poczucie własnej wartości, o fragmencie z filmu Chłopaki nie płaczą oraz jakimś filmiku z Kononowiczem później, następuje moment nawet nie jeszcze bardziej obrzydliwy, bo ta obrzydliwość, ten poziom obrzydzenia jest chyba utrzymany przez cały film. Pozostawanie w nieszczęśliwym związku z niechcianym seksem może skazać nowonarodzone dziecko na wychowanie w patologicznej rodzinie. Trzeba o tym pamiętać, rozważając rozpoczęcie i kontynuowanie związku o charakterze seksualnym, chyba że ktoś nie ma problemów moralnych z dokonaniem aborcji i wie, że kobieta w tym związku również będzie chciała aborcji dokonać w takim wypadku. Pomówmy o czymś poważnym, ale wiecie, w tle dajmy jakieś tam śmieszne koty, które zaraz się będą, wiecie, cimci rimci, nie? Aż dziwne, że Karel, mówiąc o gwałcie, nie zaczął na przykład opowiadać żartów o pierdzeniu. Ciągle miałam w głowie, że to jest moja wina, to jest moja odpowiedzialność, skoro jesteśmy razem. Tak, no, znaczy miałam to w głowie, skoro akurat z takim mężczyzną, czy z takim
drugim partnerem, nie sprowadzajmy tego do roli płci. Skoro jesteś z partnerem, z drugą osobą, która ma takie potrzeby seksualne i ich nie spełniasz, no to możesz się w pewnym sensie czuć winna czy winny, że pozostajecie w związku. Dziewczyna ma traumę. Nie wie, co ze sobą zrobić i obwinia w tym wszystkim siebie, mimo że nie powinna tego robić, ponieważ wina nie leży po jej stronie. Następnie przychodzi youtuber, który mówi, że no, wina jednak trochę leży po jej stronie, a jej nie było niewystarczająco oczywiste. Teraz od półtorej roku już razem nie jesteśmy i wyparłam to zupełnie. A typ z miesiąc temu zadzwonił do mnie pijany i zaczął przepraszać za to wszystko, co zrobił, bo sobie uświadomił, że to było złe. Od tego czasu ja czuję się mega źle ze sobą. To pamiętasz, szczerze mówiąc, jest dla mnie najdziwniejsze, że zadzwonił i zaczął przepraszać. No okej, pijany, ale no to co, to pijany w sumie, czyli był bardziej spontaniczny, to może bardziej szczery też. Zaczął ją przepraszać i co, ona przez to się źle czuje? Jak ją przeprosił, to było źle? Nie rozumiem, to sorry. No. Niestety, Karel, wielu rzeczy w tym filmie nie zrozumiałeś i normalnie, gdyby to była jakaś głupia YouTube'owa wojenka, powiedziałbym to, żeby tylko ci dowalić. Ale ty co minutę w tym filmie sam to sobie robisz. Dziewczyna przez coś przeszła. Najprawdopodobniej stara się o tym zapomnieć, ułożyć sobie w jakiś tam sposób inne życie, albo robić cokolwiek innego, żeby chociaż przez minutę nie myśleć o tym tragicznym przeżyciu. Później dzwoni do niej najebany chłop, oczywiście najebany, czyli według ciebie spontaniczny, i o tym wszystkim przypomina. Powiedzcie mi, jak mocno trzeba być znieczulonym na czyjąś krzywdę, żeby w ogóle coś takiego powiedzieć? Jeśli ktoś potwierdza to, co ty myślisz i to, co ty czujesz, to jak można się na to obrażać? I zaczął przepraszać za to wszystko, co zrobił. Od tego czasu ja czuję się mega źle ze sobą. Ponieważ to, że przeprosił, wcale nie oznacza tego, że automatycznie jest już oczyszczony ze wszystkiego. Ta myśl, która pojawiła się w momencie tej dziewczyny, w tamtym tragicznym momencie, zostanie z nią tak naprawdę pewnie do samego końca życia. Kobiety po gwałcie najczęściej nie potrafią się już odnaleźć i przestają dbać o to, z jak dużą ilością mężczyzn sypiają. Nie dlatego, że nie chcą udoskonalić swojego życia, tylko dlatego, że gdzieś w głowie im siedzi, że tak już muszą robić, że do tego tylko się nadają i cokolwiek by nie zrobiło, to i tak muszą już to robić. Niektóre kobiety oczywiście po takim zajściu popełniają samobójstwo. I tutaj też będziemy mówić, po czyjej stronie leży wina, czy będziemy powoli kończyć. Zupełnie inaczej jest natomiast z molestowaniem nieletnich, bo tutaj nie ma mowy o świadomej zgodzie. Tak samo w przypadku pełnoletniej dziewczyny mówiliśmy o świadomej niezgodzie, której spontaniczny chłop po prostu nie zrozumiał. Jeszcze słuchajcie, na koniec tutaj na śmiesznie, żeby nie kończyć tak smutno. Nie, no wiadomo, gwałty gwałtami, ale niech żyje bal. Następne 5 minut Karel poświęca na kolejną historię związaną z molestowaniem nieletniej, ale tu się akurat zgadza z każdym, może nie każdym, ale z większością filmu, a następnie poświęca 2 minuty na jakąś jeszcze inną historię dziewczyny, która na portalu randkowym zalogowała się, spotkała z jakimś chłopem, ale ostatecznie nie była na to gotowa. Oczywiście jest to powód również do żartu. Zakończyć ten film chcę, pokazując wam kilka komentarzy, które dopełniają jakby ten obraz całej znieczulicy dotyczącej tematu. Wszystko git, ale widzę, że ludzie nie rozumieją, chyba że niektórzy twórcy na ety, w tym nasz ulubiony Jude Karel, to nie kukły typu Blowek, tylko samo stanowiące o sobie jednostki mające własne zdanie i wyjebane na to, co tam gadacie. In my opinion, racja, nie kumam skąd tyle hejtu w komentarzach, mam wrażenie, że zbyt drażliwy temat dla ludzi. W komentarzach się zesrano, Żydek nie przedstawił sytuacji, że jest to 100% wina dziewczyny, tylko że do pewnego stopnia jest współodpowiedzialna za to, co się stało. No niestety, życie tak kurwa wygląda, że jak jesteś ckliwy i wrażliwy, a do tego w chuj uległy, to tak się to kończy. Najłatwiej wszystko zwalić na determinizm psychiczny, powiedzieć to nie moja wina i w ten sposób nie brać odpowiedzialności za swoje czyny. Tragedia życiowa dla zwykłej dziewczyny, robienie loda swoim partnerowi. Tragedia życiowa dla zwykłego przeciętnego chłopaka, 165 cm wzrostu, polacki ryj, wykluczenie społeczne, 2000 netto, ostatni raz trzymał za rękę w podstawówce, związek zna tylko radziecki. O tym się nie mówi, życie to nie bajka, ale jak laska czerpie wiedzę o związkach seriali, to tak się później kończy. Problem pierwszej dziewczyny wynika z braku dostosowania
dostatecznej edukacji seksualnej, strasznie rozdmuchany z braku atencji. Kochani, żeby nie było, to nie jest żadna drama, bo to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to już był wystarczający dramat. Pamiętajcie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześć i bye.